Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. Cześć, witam Was w 16 odcinku podcastu Muzyka z oddali. Zaraz Wam przedstawię mojego gościa, zresztą będziecie już to wiedzieli z podpisu pod tym filmem. Natomiast na razie ogłoszenia parafialne. 17 i 18 są targi małych wydawców, to tu i 18 w Gdańsku, a później na festiwalu Inne Brzmienia. No to tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi, a teraz przedstawię Wam mojego gościa, Jakub Mikołajczyk. Witam serdecznie. Monotype Pressing, Primo Voto, Monotype Records, producent muzyczny, muzyk, przedsiębiorca. Jakub, nie zabrałby się z nami na któryś targi, na któryś z targów? Powiem Ci, Grzegorz, że z wielu rzeczy, których mi brakuje jeszcze z czasów funkcjonowania jako Monotype, jako wytwórnia, to jest jedna z takich rzeczy, której mi naprawdę brakuje. Spotkań z ludźmi, spotkań z wydawcami, więc w Warszawie czemu nie? Wyjazdowo trudno mi powiedzieć. Ale można powiedzieć, że twoja działalność biznesowa właściwie cały czas krąży wokół tematu niezależnych wytwórni płytowych, dlatego że jesteś, zajmujesz się zawodowo w tej chwili tłoczeniem płyt i twoimi chyba głównymi klientami są cały czas ci mali niezależni, mimo że pewnie miałeś takie zakusy, żeby tłoczyć też dla majorsów. Powiedz coś o tej swojej filozofii. Wiesz, filozofia moja czy mojego wspólnika, jako że mamy bardzo podobne korzenie, czyli wywodzimy się ze sceny niezależnej, obaj jesteśmy wydawcami płyt, to wiesz,
nasze podejście od początku, to się do tej pory absolutnie nie zmieniło, było takie, że nasza działalność zawodowa ma być też działalnością ukierunkowaną na wspieranie właśnie takich niezależnych inicjatyw. Także to prawda, wielu z naszych aktualnych klientów, właściwie zdecydowana ich większość, to są niezależne małe wytwórnie płytowe, które śledziłem jeszcze w czasach monotypu, wytwórni monotypu, w czasach sprzed monotypu. To są często wytwórnie prowadzone przez muzyków, z którymi poznałem się jeszcze w czasach wytwórni. Także, czy były zakusy? Wiesz co, były propozycje, ale z naszej strony raczej jakichś takich zakusów czy pokusy, żeby rzucić w cholerę muzykę niezależną, tę scenę niezależną i wejść, oddać się w ramiona mainstreamu, chyba nigdy tego nie było, na szczęście. No jasne, ale bo ja czasami jestem u ciebie w takich sprawach zawodowych i widzę też, co tłoczysz na przykładzie tych takich próbek, które dostajesz. Bardzo dużo znajduję tam po prostu płyt kolegów i się okazuje na przykład za 3 miesiące, jaka płyta wychodzi, także to też jest bardzo fajne, ale czy nie masz takiego problemu, że w momencie, gdy pracujesz z kolegami, no to po prostu psują się trochę, mogą się trochę psuć relacje takie na przykład, że ktoś jest nieterminowy albo zalega ci z forsą i tak dalej. Nie masz z tym problemu? Wiesz co, staramy się tak poukładać wszystko i tak wszystko mamy poukładane, żeby kwestie finansowe, oczywiście o ile tutaj mówimy wyłącznie o kwestiach finansowych, były, nie stanowiły tego problemu. Także no też ludzie wiedzą, rozumieją, że jest to nasza praca, że jest to nasze źródło utrzymania, że jest to nasz zawód w tym momencie. Dlatego też nie jest to problem. Nie ma, generalnie nie jest tak, że ktoś, z kim się przyjaźniłem, znałem, w tym momencie stał się moim wrogiem, czy nie przyjaźnimy się, nie znamy, bo u podłoża tego leżały jakieś problemy czy kwestie finansowe. A w którym momencie poczułeś, że to już przestaje być hobby i zaczyna być poważna praca? Wiesz, to nawet nie był moment, w którym coś poczułem, a raczej to była kwestia wyboru. Jak doskonale wiesz, ponieważ wiele lat spędziliśmy u tego samego pracodawcy, stanąłem na pewnym etapie swojego życia przed koniecznością bądź możliwością dokonania pewnego wyboru i po bardzo wielu 14 latach pracy w korporacji mogłem we względnie bezpiecznych warunkach zakończyć tą współpracę, na warunkach, myślę, najlepszych, jakie mogłem mieć. I to w tym momencie pojawiło się pytanie, co dalej, czy... No tak, ale ja pamiętam, że jeszcze jak pracowaliśmy u tego samego, w tej samej firmie i chodziliśmy na te obiadki codziennie i gadaliśmy o płytach i o tych wydawnictwach, które będziesz robił, to już wtedy miałeś monotype i ta sytuacja na rynku była taka wtedy, że całkiem, bym powiedział, chyba to był duży jeszcze względnie kawałek tortu, prawda? Ten moment, kiedy ty startowałeś, bo startowałeś w 2005 roku. Tak, tak, tak. Startowałem w 2005 roku i rzeczywiście przez wiele lat prowadziłem monotype jako czysto hobbystyczne zajęcie. Natomiast w sytuacji, o której wcześniej mówiłem, czyli w sytuacji, w której zakończyłem moją przygodę z korporacją, mogłem, czy też zadałem sobie pytanie, czy to jest coś, co mógłbym i chciałbym robić zawodowo. Szczególnie, że już wcześniej pojawiły się i to byli pierwsi moi klienci, z większością z nich w dalszym ciągu współpracuję. Mówię tutaj o wytwórniach, które jeszcze istnieją, bo wiele wytwórni przestało już funkcjonować. I w tym momencie po prostu musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest coś, co chcę robić, czy to jest coś, co potrafię robić w sposób taki, żeby dało mi to utrzymanie. Zaryzykowałem i uważam, ryzyko się opłaciło.
No ja pamiętam te nasze rozmowy, również ze mną rozmawiałeś na temat tego, co dalej i jak to dalej popchnąć. Tak. Natomiast chciałem cię zapytać o sam początek Monotype, to znaczy o ten rok 2005 i gdybyś powiedział, no bo ja wiele z tych rzeczy wiem, ale gdybyś powiedział, co stało u podstaw tego, że powstało Monotype, bo każdy z nas ma tak jakby inne motywacje do tego, żeby mieć wytwórnię płytową i te motywacje, tyle ile było wytwórni, to tyle chyba było motywacji, ale co w twoim przypadku to było? Wiesz, u mnie, to jest też historia, którą ty doskonale znasz, natomiast u mnie takim bezpośrednim, w dużym skrócie, bezpośrednim impulsem do tego, żeby zacząć wydawać płyty, było to, że mój wtedy kolega, obecnie przyjaciel Dominik Kowalczyk, aka Wolfram, przyszykował nowy materiał i ten materiał wydał mi się, no, jak każdy z jego poprzednich materiałów, jestem jego fanem, był na tyle ciekawy, że stwierdziłem, hej, ja chcę to wydać. Wiesz, nie pamiętam bezpośrednio, dlaczego akurat stwierdziłem, że to musi być moja wytwórnia, natomiast tym takim impulsem, który pchnął mnie do tego, żeby wydawać jako Monotype, czy wtedy projekt jeszcze bez nazwy, było to, że chciałem bardzo, żeby płyta Dominika ukazała się w formacie CD, a nie w formacie CDR. No właśnie, bo ja pamiętam ten czas, kiedy istniał Polisifel, ten label taki CDR-owy chłopaków, czyli Dominika, Jacka Staniszewskiego, Kamila Antosiewicza i Fiona. I to rzeczywiście mogło się wydawać trochę frustrujące, bo tak, po pierwsze to nakłady były bardzo małe, że trudno było chyba w ogóle te płyty dostać. Ja miałem tylko chyba płytę Roberta, tą Ruro Kuramic Jelito. A druga kwestia była taka, że te CDR-y, no niestety one po pewnym czasie po prostu odmawiały posłuszeństwa i to też było takie dosyć kiepskie, nie? Tak, potrafiło to być bardzo frustrujące. Pamiętam inwestycje w jakieś ultralimitowane wydania, nie pamiętam co to było, Column One bodajże. No pamiętam to, ale to nie chłopaki, tylko to Nefret. To chyba był obuch. Albo któraś z odnóg wojska? Nie, to był Nefryt, tylko Nefryt wydał to pod taką nazwą Muzyka, jakiej świat nie widzi, wiesz? Okej. Rzeczywiście. Być może, to było bardzo dawno temu i pamiętam straszliwą frustrację, jaką odczuwałem. Tak, w momencie, w którym chciałem do płyty wrócić po roku, dwóch i to nie działało zupełnie. No tak, no to był moment, w momencie, w którym powstawało Monotype, to był taki trochę moment przejściowy, mam wrażenie, ponieważ to były już początki lat 2000, czyli te wytwórnie, które w jakiś sposób, mówię o polskich wytwórniach, które też mnie mocno ukierunkowały na poszukiwania, na muzykę eksperymentalną, muzykę awangardową. Czyli Muzyka Genera, AMD. Muzyka Genera, AMD, czy wcześniejsze wytwórnie typu Obuch, na przykład, czy wytwórnia Maćka Orzuga Ignis. No super, już, może jeszcze Muzyka Genera, AMD nie, ale tamte pozostałe wytwórnie, czyli Obuch, czyli Ignis, to już były wytwórnie, które czułem, że odrobinę schodzą ze sceny, robiąc miejsce nowym projektom. Większość tych projektów to były projekty właśnie CDR-owe. No wtedy. Tak, pamiętam to. Takie trochę to było biedne, nie? Trochę to było takie biedne, rzeczywiście, więc też chciałem niejako trochę nawiązywać do starszych kolegów, czy powołać coś własnego. Okej, posłuchajmy fragmentu płyty. Thank you.
Okej, to był pierwszy fragment z płyty, którą wydał Jakub w Monotype Records bardzo dawno temu. Wiesz co? To, co mnie w ogóle bardzo zainspirowało do tego, żebyśmy się spotkali i porozmawiali, to było to, że ja z ogromną przyjemnością wracam do twoich płyt i muszę ci powiedzieć, że bardzo wiele z tych tytułów odkrywam na nowo, a niektóre po prostu po raz pierwszy słyszę. Na przykład tą płytę Erika Cordiera z tym drugim facetem z Aflux. Nie pamiętam teraz tytułu. Z Jean-Luc Guinot. Jean-Luc Guinot, tak. I właśnie mam do ciebie takie pytanie, bo ten Jean-Luc Guinot to jest znakomity saksofonista i taki wykonawca nowej muzyki. Dla niego pisze na przykład Teplitz, dla niego pisze, jego utwory wykonuje ten zespół Jérôme Nottingera francuski i on cieszy się ogromnym uznaniem, zasłużonym zresztą. I to była jedna z pierwszych twoich płyt, ale ten początek był dziwny moim zdaniem, bo ty wydałeś na początku tę składankę Go to Kathmandu, a później wydał, i to rzeczywiście miałem takie wrażenie, jakbyś chciał na początku wydawać kolegów. I to było bardzo fajne, bo to była taka trochę wersja bardziej awangardowa, eksperymentalna tego, co robiło Lado. Natomiast bardzo szybko pojawili się tam wykonawcy już tacy zupełnie światowi, czyli właśnie Jean-Luc Guinot i ten Erik. Później zdaje mi się bardzo dobra płyta Lopeza, Live in Oakland, i też bardzo dobra płyta Alfredo Costa Monteiro z duetu Cremaster. A później znowu był taki moment, że wróciłeś do polskich płyt i ten, muszę powiedzieć, że ten początek był dla mnie bardzo zaskakujący. I zanim ten Monotype tak wskoczył na takie międzynarodowe obroty, to rzeczywiście sobie bardzo dobrą taką pozycję wypracował w Polsce, zadowolił kolegów. Sporo płyt wyszło takich, które myślę teraz są bardzo poszukiwane, na przykład płyta Sing Sing Penelope z Andrzejem Przybielskim. Natomiast chciałem cię zapytać o to, jak to się zaczęło, że zaczęli do ciebie ci wykonawcy zagraniczni docierać, bo o ile Alfredo to chyba grał wtedy koncerty w Polsce, no to Marchetti albo ten Jean-Luc Guinot, no to było dosyć zaskakujące, muszę powiedzieć. Już na pierwszej płycie, właśnie na Go to Kathmandu, pojawiło się kilku zagranicznych wykonawców, między innymi Johannes Bergmark, Vivien, ale nie przełożyło się to jakoś bardzo istotnie na zainteresowanie Monotype'em poza Polską. Faktycznie takim przełomem, przełomowym wydarzeniem, wydawnictwem dla mnie, dla Monotype'u, otwierającym nam sporo drzwi poza Polską, było wydanie płyty Francisco Lopeza, Life in Oakland. Rzeczywiście w międzyczasie, zanim się to wydarzyło, wydawaliśmy głównie wykonawców polskich. Faktycznie wydawaliśmy głównie kolegów, czy Mirta, czy Dominika. Znaczy, to nie jest zarzut, bo to są bardzo dobrzy artyści i właściwie fakt, że oni się pochodzą z Polski, nie niczym nie świadczy. Natomiast ja nawet nie mówię o Mircie czy o Dominiku, tylko tam na przykład były takie dosyć, bym powiedział, nie chcę powiedzieć mainstreamowy taki jazz, ale na przykład taki free jazz, typu właśnie ten Sing Sing Penelope, czy tam różne takie rzeczy były, które to nie jest, broń Boże, żaden zarzut pod twoim adresem, tylko to właśnie ten, nie potrafiłem na początku tego momentu uchwycić takiego, wiesz, o co w tym chodzi. Znaczy, oprócz tego, że cię znałem i przy każdej płycie pytałem dlaczego i dostawałem tę odpowiedź, co też bardzo dobrze świadczy o właścicielu wytwórni, że po prostu potrafi odpowiedzieć dlaczego, no to myślę, że już tak słuchacze mogli mieć z tym pewien problem. Dla mnie osobiście takim początkiem to jest chyba rok 2009 i dwa wydarzenia. Pierwsze to jest to, kiedy składaliśmy u ciebie okładki do płyty Galfry i Tatuzi Akiyama, czyli pierwszy winyl.
I wtedy już bardzo miałeś dobrze rozpracowaną zagranicę i te wszystkie kontakty, dystrybucje i tak dalej. A drugi moment to jest close up, czyli płyta, czyli ta płyta, która niejako była takim rodzajem nawiązania do tego Electroacoustic Improvisation, do tego, które prezentowało czy Potlatch, czy Erstwhile, czy Another Timbre, i które tak bardzo moim zdaniem no, wyraźnie wskazały ten początkowy okres monotype, czyli tej elektroakustycznej improwizacji. I mam do ciebie w związku z tym takie pytanie, czy to się w ogóle przełożyło na jakieś większe zainteresowanie, to, że wydawałeś te płyty tej Electroacoustic Improvisation, czyli Akiyama, Hausinger, tam nie wiem, Thomas Lenn. Czy to w ogóle w Polsce jakby zatrybiło, czy to wszystko było za granicą? I czy jakby nie miałeś wtedy takiego poczucia, że dobra, robię Polskę na Polskę, a zagranicę na zagranicę? Wiesz co, poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię i w istocie miało miejsce coś takiego, co też było dla mnie zaskakujące, chociaż być może sobie na to zapracowałem. Było coś takiego, że na pewnym etapie Monotype'u, gdzie faktycznie głównie wydawaliśmy artystów polskich, wykonawców z Polski, Monotype było częściej recenzowane, częściej intensywniej widziane w mediach, widoczne w mediach polskich. Natomiast w momencie, w którym sytuacja się odwróciła, czyli większość, zdecydowana większość płyt, to były wydawnictwa artystów spoza Polski, też dochodziły do mnie takie słuchy, że przecież Monotype to nie jest w zasadzie polska wytwórnia. Co z no tego, tak, że jesteś Polakiem, jak to nie jest polska wytwórnia, bo nie wydajesz polskich wykonawców. Czasami to brzmiało jak zarzut, a czasami głupie to było, brzmiało tak, no, jak może spostrzeżenie nieistotne, ale rzeczywiście tak było, że o płytach wykonawców polskich głównie pisywano, co dla mnie jest z perspektywy czasu zrozumiałe, co nie znaczy, że uważam, że to dobrze, a o wykonawcach zagranicznych pisano tak, głównie za granicą. Wiesz co, no właśnie powiem ci, że ja to, ja bym się nie cieszył z tej sytuacji. Ja na przykład na początku Bociana się nie cieszyłem z takiej sytuacji, że opisywano Bocian jako rodzaj takiego lifestyle'u, dlatego że wydaje mi się, że jednak to drążenie, dlaczego się wydaje taką muzykę, jest dosyć istotne i też ta nasza rozmowa jest w intencji tego, że ja przeglądając wywiady z tobą, bo mam wrażenie, że w ogóle jak ja rozmawiam z tobą, to i rozmawiałem z tobą przez te wszystkie lata, to w ogóle to nigdy nie zostało wypowiedziane, ty nigdy tego nie wypowiadałeś w tych wywiadach czy w jakichś spotkaniach z dziennikarzami radiowymi. Wydaje mi się, że Monotype w którymś momencie, przez krótki moment wytworzył coś takiego, albo być może to był to krótki moment, kiedy ja się tym tak bardzo interesowałem, bo później sam założyłem wytwórnię, był wyjątkową wytwórnią. To znaczy właśnie ten Galfree, Tetsuji Akiyama, ta płyta Close Up, płyta Cremaster, to było coś takiego, co minimalnie wyprzedziło swój czas, bo o ile na Zachodzie wtedy ukazywały się te płyty Erstwhile, czyli takiego redukcjonizmu, takiego dużo ciszy, powstawały pierwsze Another Timbre, to ty szedłeś w coś takiego, co było, co później trochę robił Bocian, czyli takiej muzyki, takiego power improv. To jednak były bardzo intensywne płyty i muszę powiedzieć, że jakoś niespecjalnie to było w Polsce drążone, a też to, co było też dla mnie dziwne, że niespecjalnie ci artyści byli zapraszani na festiwale. Czy ty zabiegałeś wtedy o to, żeby oni grali? Wiesz, na pewnym etapie, może zacznijmy od tego, co powiedziałeś wcześniej, jakby, wiesz, zawsze od samego początku, to się nie zmieniło do samego końca, jak wydawałem płyty, wydawałem to, co lubię. Jak doskonale wiesz, przy okazji wydawania płyt również sam muzykowałem, muzykuję. No i głównym gatunkiem, w którym się realizowałem podówczas, to był
noise, czy muzyka postindustrialna, więc też siłą rzeczy, kierując się własnym poczuciem estetyki, gustem muzycznym, sięgałem po produkcje intensywne. Drugie zaś pytanie, druga kwestia, czyli to, czy zabiegałem o to, czy żeby ta muzyka była prezentowana w Polsce. Wiesz, myśmy przez kilka lat wraz z naszymi wspólnymi przyjaciółmi, Andrzejem Załęskim, Krzyśkiem Wasikiem, prowadzili w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie cykl koncertowy, gdzie staraliśmy się na tyle, na ile pozwalały nam środki, jakie udało nam się pozyskać lub jakimi żeśmy dysponowali, bo doskonale również wiesz, że monotype, jak i aktywności poboczne, to wtedy, często było tak. Wtedy, to było jednak mimo wszystko kosztowne, ale jednak hobby. No właśnie to miało być moje następne pytanie, to znaczy z czego, że tak jakby w pewnym momencie, jak zauważyłem, że pisali o tobie, jak byłeś polską wytwórnią, to w pewnym momencie po prostu ty wziąłeś sprawy w swoje ręce i tak, z jednej strony aktywność koncertowa, czyli ta aktywność przy okazji współpracy z Andrzejem Załęskim, Krzyśkiem Wasikiem, Mirtem, całą grupą ludzi, która mocno się w to zaangażowała i tak pozytywnie po prostu zareagowała na to, żeby coś stworzyć własnego, a z drugiej strony kilka lat później, albo nawet to już był ten sam okres, spotkanie z Dominiką Węcławek, czyli taką matką chrzestną polskiego niezalu, chociaż ja bardzo nie lubię tego określenia, bo ani Monotype, ani Bocian nie były wytwórniami niezalowymi, ale były z jakichś względów wkładane do tego worka niezalowego. Mogę wam też powiedzieć, dlaczego nie uważam Monotype za wytwórnię niezalową i Bocian, raczej nie, undergroundową, no bo to niezal to jest independent, a tutaj po prostu my zupełnie inaczej się realizowaliśmy. No ale ta Dominika to też była kolejnym takim elementem, podmiotem, no oczywiście osobą, która bardzo mocne piętno odcisnęła. Ja w ogóle w tej twojej działalności, która jest teraz, która jest też bardzo różnorodna, no odnajduję właśnie tam to, że ty wtedy już dywersyfikowałeś po prostu swoją aktywność. Nie byłeś zadowolony z tego, w jaki sposób pisano o twojej muzyce, więc zacząłeś po prostu robić te swoje towarzystwo przy okazji koncertów strefowych. Wiesz co, tak. I jest dużo racji w tym, co mówisz. Faktycznie zawsze interesowało mnie działanie na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. Muzyka, którą ty wydajesz, czy ja wydawałem, to jest muzyka, która działa 100 razy bardziej, kiedy odbiera się ją na żywo. Więc dla mnie oczywistym było, że jeżeli tylko, a na szczęście, pojawiły się takie możliwości, będzie możliwość prezentowania przynajmniej jakiejś części artystów, których płyty wydałem, które chciałbym wydać, bo czasami zaproszenie kogoś na koncert do Polski w przyszłości, w następnym kroku owocował tym, że ukazała się płyta tego artysty u nas. To dla mnie też było od samego początku bardzo istotne. Działalność wydawnicza, edytorska, może nie edytorska, wydawnicza, jeśli chodzi o magazyn muzyczny, to też było trochę takie spełnienie jakiegoś tam swojego, jakiejś swojej ambicji, jakiegoś swojego marzenia po to, żeby zrobić czasopismo muzyczne takie, którego samemu się chciałby poczytać. Ile numerów wyszło? Tylko 2, 3? 3. 3, tak mi się wydaje. No to było bardzo ciekawe. Muszę wam powiedzieć, że jeśli kiedykolwiek jeszcze gdzieś spotkacie na jakimś... Och, przepraszam, 5. 5? 5, czyli dwa najpierw, dwa takie czarno-białe, takie zupełnie no, bardziej okay. Zinowe. A, zinowe. I 3 full kolorowe, które one, te pisma MI, one nie miały takiego ściśle sprofilowanego charakteru, w sensie one nie przynależały do jednego gatunku muzycznego, były dosyć wszechstronne, ale nie chyba to aż tak wszechstronne, jak na przykład gazeta ta muzyczna, którą później Jarek Szubrych wydawał. Ja miałem okazję tam chyba w jednym numerze coś napisać albo zrobić jakiś wywiad, nie pamiętam. Natomiast to, co było bardzo ciekawe, że to pismo, ono antycypowało pewne zjawiska i na przykład tam jako jeden z pierwszych ukazał się taki bardzo obszerny wywiad z Another Timbre, czyli z tym właścicielem wytwórni Another Timbre, który
no był dosłownie przed tym momentem, kiedy to Another Timbre zaczęło być taką bardzo znaczącą wytwórnią. To chyba też jest przy okazji twój klient. Och tak, z Simonem znamy się od samego początku. Od samego początku. Tak, ale pamiętam właśnie, że to był bardzo, bardzo długi, taki obszerny, rzeczowy wywiad na temat tego, tej wytwórni, dlaczego on to robi, który od początku wyjaśniał wszystko, czyli to jakby zamysł tego pisma był taki, żeby ono edukowało, prawda, bo to było, to nie, to jakby pamiętamy Glissando, tak, Glissando cały czas się ukazuje, ale te teksty w Glissando były, są cały czas takie mocno naukowe, natomiast EMI miało taki... Niższy próg wejścia, niższy próg, dokładnie, zajebiście, no, niższy próg wejścia, tak. Tak, i faktycznie też jakby dobór ludzi, których zaprosiliśmy do współpracy, był absolutnie celowy. Chcieliśmy, żeby materiały przygotowywali ludzie, jak się mówi, z zupełnie różnych parafii, interesujący się kompletnie różnymi zjawiskami muzycznymi, różnymi gatunkami muzycznymi. I to musiało zaowocować tym, że to pismo prezentowało, nie było sprofilowane na jednym gatunku muzycznym, na jednej konkretnej scenie, tak naprawdę prezentowało to, co w naszych osobistych odczuciach i w naszej prywatnej, osobistej opinii mogłoby być ciekawe do zaprezentowania. Współczesne, czasem historyczne. No, czysto fanowskie podejście. No tak, ale to, co okazało się czysto fanowskim podejściem, to też okazało się największą słabością tego, bo po prostu w pewnym momencie nie byliście w stanie już dalej funkcjonować, bo po prostu każdy był sobą jakby zajęty zarabianiem pieniędzy, a nie tym, żeby... Na przykład nie myślałeś teraz, jak już wszystko tak jest, masz poukładane zawodowo, żeby może nie robić pisma, ale na przykład, nie wiem, nagrywać podcasty albo realizować jakieś inne działania, takie na przykład jak... No nie wiem, właśnie przychodzą mi najbardziej te podcasty do głowy, bo wiesz, miałbyś takie możliwości techniczne i finansowe, żeby to robić i żeby, nie wiem, to po prostu być kolejnym takim kanałem, jak ja mam ten kanał, tylko on jest bardzo mały, a no wiesz, na większą skalę, ty jesteś chyba cały czas bardziej rozpoznawalny niż ja, to jest bardzo takie też zastanawiające. Też mam w ogóle taką teorię na to, że monotype to bardziej był bardzo często i przez długi czas znak towarowy, a nie trudno było powiedzieć w którymś momencie, co jest przypisane do tej wytwórni, w takim znaczeniu, jaki ona styl reprezentuje i bardziej sam ten znak towarowy, tak jak Rough Trade, był rozpoznawalny, prawda? Nie masz takiego poczucia, że gdybyś wrócił z nazwą... Oczywiście Monotype Pressing cały czas jest tym takim twoim jakby korową działalnością, ale gdybyś wrócił do tej działalności wydawniczej, może na mniejszą skalę, może właśnie w formie podcastów, może w formie jakichś koncertów, to że no, miałbyś całkiem spore grono cały czas tych wiernych słuchaczy? Trudno jest mi to powiedzieć. Myślę, że odbieram takie sygnały, ponieważ zdarza się, że podobne pytania co jakiś czas gdzieś tam przy okazji różnych rozmów słyszę, że nadal faktycznie ludzie pamiętają jeszcze to, co robiłem przez lata jako wydawca, pamiętają koncerty, które robiliśmy razem w CSW, pamiętają również inne aktywności, które miały miejsce w czasach funkcjonowania Monotype'u. I powiem ci, powiem wam wszystkim, że raz co jakiś czas wraca do mnie, nie wiem, czy to jest przez sentyment, czy może z powodu tego, że nigdy oficjalnie nie powiedziałem, że Monotype kończy działalność. No tak, no bo nie kończy działalności, no po prostu zmieniło trochę profil, prawda? No, ale myśląc nawet o Monotype jako o wytwórni, wiesz, w mojej głowie cały czas raczej funkcjonuje myślenie o tym, że jest to projekt w uśpieniu, niż że jest to rozdział, definitywnie zamknięty rozdział w moim życiu. I faktycznie raz na jakiś czas, ostatnio częściej niż miało to miejsce na przykład kilka lat temu, kiedy musiałem sobie wiele spraw na przykład zawodowych poukładać na nowo, wraca taka myśl, a może by zrobić jakiś koncert, a może by wydać jakąś płytę. Jeśli chodzi o podcasty,
nigdy o tym nie myślałem i myślę, że nie widzę siebie do końca w roli osoby, która mogłaby to robić solowo. No tak, ale zawsze miałeś takie... To też jest ważne, że masz dobrych współpracowników. Nie, ja na przykład nie wyrabiam z ludźmi. W sensie ja muszę wszystko robić sam i z reguły ludzie myślą, że jestem przez to szurnięty i po prostu, wiesz, jestem trudny we współpracy, ale ty jesteś dosyć taki... No wiesz, jesteśmy w twoim biurze, tu są biurka twoich pracowników, no wiesz, ja przychodzę do ciebie, ludzie są zawsze zadowoleni. Wiesz, no to też masz pewien jakiś taki dar nawiązywania dobrych relacji z ludźmi, no więc może to nie musiałbyś ty robić, tylko na przykład, nie wiem... W takiej formule, żeby na przykład były to spotkania z kimś, ażeby porozmawiać o muzyce, coś zaprezentować, przedyskutować jakąś kwestię. Czemu nie? Ja pamiętam, nie wiem Grzegorz, czy powinienem, ale pamiętam jaką ogromną frajdę na przykład jako odbiorcy sprawiało mi uczestniczenie w tego typu żywych prezentacjach, których sam byłeś współautorem. A których? Jak się wkurwiałem na jakimś koncercie i ucieszałem publiczność. Och nie, ja mówię tutaj o cyklach, które współtworzyłeś wraz z Rafałem. A które... tak, Light of the Living Dead. Tak, to było zabawne, bo to też... Taka formuła na przykład, uważam, dla mnie do tej pory jest ona atrakcyjna, bo tutaj faktycznie była świetna interakcja. Bardzo interesujące. Powiem ci, że to było o tyle zabawne, że na przykład zrobiliśmy taką prezentację, bo może mniej zorientowanym słuchaczom powiem, o co chodziło. Zrobiliśmy z właścicielem Jazgotu Dramatycznego, Rafałem Koniecznym, takiej prezentacji Night of the Living Dead, gdzie po prostu, to były dawne czasy, ale prezentowaliśmy takie multimedialne, po prostu prezentowaliśmy płytę, ale też opowiadaliśmy o tym, przedstawiliśmy takie slajdy. Na tamte czasy to było dosyć takie... Unikatowe. To było bardziej takie, że jak w korpo ludzie robili prezentacje i tak dalej, ale to było fajne. Natomiast jedna rzecz po prostu śmieszna wtedy wyszła, dlatego że zrobiliśmy coś takiego o Davidzie S. Ware i po prostu odezwał się menadżer Davida S. Ware i po prostu powiedział, że jak to, że on gra w Warszawie, że on nie wiedział, że on gra w Warszawie, ten David S. Ware. I faktycznie, jak się okazało, co my tam robiliśmy, to po prostu później David S. Ware zagrał właśnie w Warszawie w Jazgocie i trochę ten Jazgot też dzięki temu, że tak powiem, wypłynął. A ciekawe, jak wiele osób słuchających podcastu pamięta jeszcze ten klub. Kurde, no powiem ci, że ja nie wiem, jak... Czy jego inkarnacje. No. Ale wiesz co, powiem ci tak, dla mnie w ogóle to jest... Znaczy powiem coś bardzo kontrowersyjnego, ponieważ większość... moich znajomych ma poglądy lewicowe, ja pewnie też jakoś tam trochę mam, ale ja jestem na przykład takiego zdania, że lepiej się współpracuje z takimi prywaciarzami niż z takimi instytucjami kultury, ponieważ one, często ten proces decyzyjny jest bardzo wydłużony i mi się znakomicie w ogóle współpracowało z Jazgotem Dramatycznym i to jest taki właśnie rodzaj porozumienia, że tam jest ta krótka ścieżka akceptacji między pomysłem a realizacją. I przecież ten klub Jazgot Dramatyczny, to naprawdę gdyby... To było dopiero otwarcie, bo ja przypominam sobie, państwo może nie wiecie tego, ale były koncerty Brocmana na przykład w Akwarium pod koniec lat 90. albo na początku lat zero, gdzie po prostu ludzie nie przychodzili, nie było tego hype'u, nie było tego klimatu, nie było w ogóle informacji o tym, a ten Jazgot, tak jak później Pardon Totu i Spatif, no to po prostu one też miały konkretną grupę odbiorców, która po prostu przychodziła do tego miejsca na zasadzie takiej, że ja lubię to miejsce, lubię tam być i to jest taka kultura klubowa, która żałuje, że nie ma Jazgotu. To prawda, tak. No. To też jest miejsce, które jakby też nawet z punktu widzenia monotypu dla mnie było bardzo istotne, bo też wielu z tych artystów, z którymi później nawiązałem współpracę, tam po raz pierwszy usłyszałem. No, dokładnie. Przerwijmy na chwilę tę rozmowę i puśćmy coś i za chwilę wracamy. Thank you.
No i tak sobie tutaj rozmawiamy o różnych rzeczach. Zupełnie inaczej sobie tę rozmowę wyobrażałem, ale w sumie zawsze tak lecieliśmy po różnych tematach i nie wiem, być może to będzie dopiero punkt wyjścia do jeszcze jakiejś jednej rozmowy. Chciałem cię zapytać o to, czy coś muzycznie robisz. W sensie nie, że tłoczysz płyty albo tam, tylko czy coś muzycznie robisz. Owszem, tak, jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie tego, żebym nie grał. Nawet mimo tego, że w tej chwili już ten projekt, w który byłem przez ostatnie lata najbardziej zaangażowany, mówię tutaj o Komorze As, czyli trio, które tworzyłem wraz z Dominikiem Kowalczykiem i Karolem Kosznicem, mimo że Komora A to też jest projekt, o którym chcę myśleć, że jest on takim projektem w zawieszeniu, w uśpieniu, czasami w naszych rozmowach. Dominika masz blisko tutaj. Dominika mam blisko, w prostej linii, powiedzmy 7 metrów. No. Wracamy czasami z takim pomysłem, a może byśmy sobie coś zagrali, może byśmy pograli. To tak, gram cały czas, zresztą kilka pięter poniżej mojego biura mam swoje studio, w którym mam całe swoje instrumentarium, które z przyjemnością raz na jakiś czas odpalam. Jeżeli zaś chodzi o takie projekty konkretne, w sensie których skończonej formy można się spodziewać w najbliższym czasie, to owszem tak, pracujemy nad jedną rzeczą. Na razie nie chcę mówić za dużo na ten temat, ale pod koniec tego roku myślę, że sprawa, że tak powiem, wyjdzie na światło dzienne. Fajnie, no czyli tak czy owak Monotaj będzie musiała wrócić jako wytwórnia płytowa, bo po prostu najlepiej zadbasz o swoje interesy. Powiem ci, że też o tym myślałem. Zastanawiałem się, czy to nie byłby dobry pretekst, żeby faktycznie coś się pojawiło pod banderą Monotype. Jeszcze nie zdecydowałem, ale to myślę, że to ma sens. No tak, to oprócz tego, że to cholernie angażuje czas, nie ma już wszystkich dystrybucji, z którymi pracowałeś 20 lat temu, to wiesz, to rzeczywiście ma to sens i wiesz, jak zarabiasz pieniądze i nagle musisz wydawać, to też to jest bardzo takie, bym powiedział, takie dekadenckie, wiesz, po prostu zarabiasz hajs i nagle po prostu stwierdzasz, że nie, będę teraz swój czas poświęcał na takie i takie rzeczy, twój wspólnik po prostu powie, co ty Jakub, wszyscy tutaj będą myszy po biurze chodziły, bo szefa nie będzie. Och nie, powiem ci, że akurat jeśli chodzi o mojego wspólnika i serdecznego przyjaciela, to on też co jakiś czas namawia mnie do tego, żebyś grał, żeby wrócić do wydawania płyt. Nie, bo to jest, wiesz, bo to jest w ogóle fajny pomysł, tylko rzecz polega moim zdaniem na tym właśnie, jak ty to teraz widzisz, bo zobacz, bo teraz właściwie nie ma żadnych sieci dystrybucyjnych, teoretycznie twoje płyty są jeszcze w Forsie, nie? No ale w Force Exposure, powiedzmy, rozliczanie się w ogóle z tymi dystrybucjami to jest droga przez mękę, to trzeba od razu, nie wiem, chyba weksle in blanco dawać. Jak ty w ogóle w takim układzie widziałbyś taką, w ogóle jak byś to wszystko wtedy widział? No bo ja mam taką... Aktualnie? No, bo ja mam taki pomysł, którym wiesz, no bo jesteśmy cały czas blisko, że po prostu staram się robić koncerty raz na miesiąc. Z płytami jest bardzo ciężko, bo po prostu mam totalnie, delikatnie mówiąc, zły nastrój, więc czasami robię sobie przerwy po pół roku. Ale ogólnie jakby rozumiem, że tak trzeba robić. Znaczy trzeba robić koncert promocyjny, trzeba wydawać płytę i tak dalej. I myślisz, żebyś tak to robił? Myślę, że musiałbym się, mam takie wrażenie, nauczyć tego na nowo. No tak. Ja funkcjonowałem w czasach, w których, i to jest właśnie paradoks, ja zaczynałem od nakładów dużo większych, wydając często zupełnie niszowych, niepopularnych, nieznanych wykonawców, niż nakłady, na których skończyłem pod koniec funkcjonowania wytwórni. Przez kilkanaście lat wydawania płyt sytuacja na rynku wydawniczym tak bardzo się zmieniła i podejrzewam, że od czasu, kiedy wydałem ostatnią płytę do chwili obecnej wygląda ona jeszcze inaczej, że myślę, że musiałbym się tego uczyć na nowo. Wiesz, Monotype i nie tylko Monotype, ale tak naprawdę Bocian, wiele innych wytwórni prowadzonych przez naszych znajomych, przyjaciół czy osoby organizującej koncerty
Chyba myślała o tym, okej, mówię za siebie. Ja zawsze o tym myślałem w kategoriach pewnego zjawiska społecznego, to może za dużo powiedziane, ale o takich bardziej sytuacjach, może nie tyle towarzyskich, ile środowiskowych. Rozumiem. Wiem, więc o co chodzi. To, co ty mówisz, no. Czyli spotykanie się na koncertach, spotykanie się na targach, tak. Kupowanie płyt bezpośrednio od wydawcy, w rozmaitych okolicznościach, nawet te dystrybucje, które funkcjonowały, to również były, to nie były sieciowe, wielkie dystrybucje, dokładnie. Które wstawiają płyty do Biedronek, Empików i innych tego typu odpowiedników za granicą, tylko to były, to relacja z dystrybucją polegała na tym, wezmę od ciebie kilka płyt, tak. Wyślę informacje w newsletterze, sprzedam to moim kolegom. No wiesz co, też trochę tak nie było, bo my mówimy tutaj o Metamkin, czyli o naszym takim w pewnym momencie głównym dystrybutorze, no to on oczywiście tak postępował, natomiast ja już wielokrotnie mówiłem i pisałem też na blogu o tym, że Jerome zanim coś wziął w dystrybucję, on wszystkiego słuchał. I to dopiero prawda. Później, jak zobaczył, że ten label ma jakiś charakter, to brał już w ciemno. Ale to był facet, który rzeczywiście, on po prostu był, bo jako dystrybutor już nie działa niestety. Bardzo, bardzo tego żałuję. Myślę, że to nawet nie chodzi o kwestię, czy on by sprzedał płyt w miesiącu za 1000 euro, czy nie. Tylko chodzi o to, że po prostu to był taki reference point, no, taki drogowskaz. I naprawdę muszę wam powiedzieć, drodzy, Jakub to może tylko przytaknąć, inaczej nie może. No, że Jerome takim był facetem. To jako prawda. Dystrybutor. To prawda. No dobra, prawda. Ale czyli co, byśmy na przykład, myślisz o czymś takim, bo ja myślę, że przesadzasz mówiąc, że uczyć się na nowo, bo ty to wszystko wiesz, tylko dowcip polega na tym, że, no bo wiesz, to wszystko, wiesz jak to działa. Masz, to prawda. Masz tych ludzi, masz tych swoich klientów, którym tłoczysz płyty i widzisz, gdzie te płyty się pojawiają, widzisz jakie są nakłady Another Timber, Ideala, nie wiem, Bociana, tam kogoś, kogokolwiek jeszcze innego i wiesz jak to działa. Tylko chyba mi się wydaje, że tutaj są takie czasy, żeby bardziej selektywnie może działać, wiesz, że już nie jesteśmy tacy młodzi, i już nie rzucamy się na wszystko po prostu i nie wydajemy 20 płyt w roku, tylko wiesz, nie wiem, 3. I te 3 to już robimy tak, że to robimy koncert. To na pewno. Wiesz, robimy promocję, podcast, nie wiem, wideo, wiesz, jakby był teraz koncert Notengera, no to po prostu, widziałeś, były 4 kamery, zaraz będzie super wideo z tego zrobione. No i tak to ma być, po prostu tak to ma działać, no nie? Totalnie tak, absolutnie. Wiesz, w ostatnim roku funkcjonowania Monotype'u to był taki moment, w którym nie mogło się to inaczej skończyć niż tylko uśpieniem. Kurde, ale właśnie miałem o to zapytać. Ostatni rok to przecież był rok, w którym pojawiło się, już nawet nie pamiętam ile, 14 płyt stare, albo ale, więcej? Dokładnie, ale to jest moje pytanie, bo po prostu tam naprawdę pod koniec po prostu już pojawiły się tak dobre rzeczy. I jeśli mówisz, że zawsze to była kwestia tego, czym ty się interesowałeś w danej chwili, to końcówka była po prostu morderczo dobra. Bo ja właśnie słucham teraz głównie tych płyt wydawanych później i powiem ci, że tak, faktycznie ten początek Electroacoustic Improvisation, dużo Polaków, dużo takich sytuacji środowiskowych, towarzyskich i tak dalej. Czasami rzeczy takie, które były dla mnie zupełnie nieakceptowalne albo które były po prostu trochę wtórne nawet, ale końcówka była doskonała. I właśnie dokładnie to po prostu wszystko przepadło. No wiesz, te Eriki M, te płyty właśnie tego Erik Lakazy, płyty Karkowskiego, no doskonałe były te rzeczy. No winyle w ogóle, ta końcówka winylowa, Spencer Ye. Tak. Co tak. Ty w ogóle lubisz najbardziej z tego, co wydałeś? Masz takie z busu, że jak ja na przykład mam Baxtera albo Drama, to masz takie swoje? Wiesz co, jest kilka płyt, o których myślę znacznie cieplej niż o innych. Generalnie lubię to, co wydawałem. To są rzeczy, które, tak, zupełnie nieskromnie powiem, uważam, że są to bardzo dobre płyty, no, bardzo ciekawe dobre. Płyty. Oczywiście gatunkowo jest to bardzo szeroko. Te płyty, można, ktoś jakby spojrzał na to z boku, bądź usłyszał nawet
katalog na wyrywki chciał sprawdzić, mógłby zupełnie zgłupieć, bo... Nie, wiesz co, ja myślę, że... potrafią różnić nie, na przestrzeni tych wielu nie, lat. Nie, ja myślę, że od 2013 mam to tak rozkminione, bo słuchałem twoich płyt przed... słucham ich zawsze, ale zwłaszcza teraz, jak mam ich dużo, ale słuchałem ich przed tą audycją bardzo dużo i sobie tak układałem w głowie. Myślę, że od 2013 są same bardzo dobre rzeczy. Mhm. Mam na myśli tutaj taki mniej więcej od tej płyty Looper. Czyli to jest w ogóle jakiś pieprzony paradoks, bo są ludzie, jak mówi Looper albo International Nothing and Something, to w ogóle ludzie tak, co to jest, nie? W ogóle... co to jest, nie? Tam Kevin Drum, no to jest to, nie? Ale to jest... Albo Dogmatics. Albo Dogmatics, kurde, stary, po prostu to jest... Wiesz, jak sobie spojrzycie w katalog Monotype'u, którego nigdzie nie kupicie, bo po prostu jest to muzyka, którą no, musicie przyjść na jakieś targi i zobaczyć po prostu albo u mnie, albo w Serpencie, to faktycznie jest tak, że po prostu od któregoś momentu tam się ukazywały rzeczy nietypowe. Na przykład właśnie ta twoja współpraca z tymi ludźmi z International Nothing and Something, czyli to był ten Kajfa Gasiński, i ten jego Dogmatics i ta jego International Nothing and Something. Płyty Tonego Baka, płyty i różne składy. Płyty Tonego Baka, płyty tego Alessandro Bossettiego. Mhm. Ja w ogóle uważam na przykład, że ta płyta Trophies to jest jedna z najlepszych rzeczy w ogóle, takich, które ja najbardziej lubię słuchać. Looper, który wyszedł na winylu w 2013 roku. I na przykład ja po prostu zazdroszczę takich płyt. No, naprawdę to są rzeczy, które tam Martin Kuchen w takiej zupełnie nietypowej dla siebie roli wystąpił, takiego dronowego saksofonisty, takiego zupełnie zatopiony. W ogóle to było w jakimś przedziwnym świecie. No bardzo dobre te rzeczy były, a jednocześnie wiesz, no po prostu nie, ludzie tego nie znają, nie? To jest niesamowite, nie? Jest, wiesz, cały czas jest okazja, żeby to poznać, te płyty, na szczęście, za co ja ci, Grzesiek, jestem bardzo wdzięczny i strasznie mnie to cieszy, są w dużej mierze dostępne również za twoim pośrednictwem. No tak, no bo po prostu, wiesz, ja to serce się kraje, jak to widzę, że po prostu tego jeszcze trochę jest. I mam w ogóle takie, wiesz co, miałem teraz takie w ogóle przemyślenie, jak się mieliśmy spotkać i czy właśnie robić o Ronie Lensardzie, czy rozmawiać z tobą, bo to jest też bardzo podobna sytuacja, że tam też jest dużo, masy wyszło rzeczy i masa takiej wpływowej muzyki, która w ogóle zaistniała tylko w tym przypadku Monotype'u, tylko za granicą. No bo powiedzmy ten Looper, nie? To jest ten taki zespół właśnie tego Martina Kisiena. I to, wiesz, no, to było w ogóle, to jest jakaś płyta roku według tych kolesi z Free Jazz Block. Tam naprawdę ludzie słuchają muzyki. Tam naprawdę, tam jest taka masa recenzji płytowych i one są tak wyczerpujące, że pojawić się w tym serwisie i jeszcze dostać wyróżnienie od tego Martina Schreya, czy tam tego faceta z Izraela, nie wiem, jak się to nazywa, Elvian Hyde, no takie długie ma nazwisko, nie potrafię go powtórzyć, nawet polskie przekręcam, co dopiero żydowskie. No to wiesz, tam się pojawić to było coś, nie? A z drugiej strony ja na przykład pamiętam, że ja też sam przegapiłem masę płyt, bo kurde, moja piątka jest taka, Trophies, P16D4, płyta, ta podwójna Marketiego, czy to są wszystko różne okresy, nie? Tak. Bo one się... I różne style. I różne style, no nie? To jest to z 3, później bym powiedział chyba, że Bossetti, ten box taki, czy to ty, czy to Boat wydał, nie? Kooperacja. Razem wydaliśmy ten materiał. No i Mimao. Okay. Tak samo. To są takie moje typy, ale wiesz, to pokazuje najlepiej, jak to było różnorodne, bo teraz na przykład jak sobie już myślę o tym, no to też myślę o płycie Ginter Miller. Ja w ogóle na przykład tego Gintera Millera wydam w tym roku. Znaczy w sensie wytłoczę u ciebie. Ginter Miller, Norbert Moslak i Jason Kahn.
Ale to też było takie bardzo szczególne wtedy wydawnictwo. Pamiętasz ta płyta Buenos Aires Tapes? Tak. No. Tak, to była też ciekawa płyta, bo przy tej okazji miałem przyjemność też poznać uczestniczących na niej artystów argentyńskich, szczególnie Alana Curtisa, wow. który też nomen nomen pojawił się na ostatnim albo przedostatnim wydawnictwie. O, zapomniałem. To jest po prostu, słuchajcie, cios. To jest cios. Tak, tak. Ta płyta zielona, Anla Curtis i Tomas DiMuzio, tak. To jest po prostu mistrzostwo. Tak, potężny materiał, naprawdę. To jest takie, na przykład, jakbyście chcieli sobie coś takiego jednego wziąć z muzyki noise, to bym chyba to polecał najbardziej. Tam jest po prostu bardzo dużo utkanych szczegółów, motywów. To jest przemyślane, kompozycyjnie, super ułożone. Brzmi to po prostu jak nieziemsko za sprawą tego Toma DiMuzio. On chyba też dużo masteringów dla ciebie tak, robił, nie? Tak, tak, tak. On jest świetnym producentem, świetnym muzykiem. Mhm. No właśnie. No. Jego, tak, fantastycznie wyprodukował też tą płytę. A wracając do mojej piątki, wiesz, jest mi szalenie trudno wskazać tych pięć ulubionych płyt. Ja wiem, widzę raczej, patrząc na katalog, choć mam absolutną świadomość tego, że nie jestem w stanie w tym momencie, w trakcie naszej rozmowy, przywołać wszystkich płyt, które wydałem. Tych tytułów było ponad 200. O kurde. To ja, wiesz, jak wracam myślami do któryś konkretnych wydawnictw, to myślę o nich dlatego, że w danym momencie były one dla mnie bardzo ważne. Wspomniany przez ciebie wcześniej pierwszy winyl, czyli Galfree, Tetsuya Akiyama i siedzenie u mnie w domu. Razem żeśmy z Grzegorzem siedzieli, składali okładki. Okładki były zrobione na... To był recykling starych okładek, zadrukowane na sicie. DIY totalny. I każda okładka była inna. Każda okładka była zupełnie inna. Nakład się rozszedł. Jezu, jak szybko się... No, tak. Nakład się szybko rozszedł. I to był pierwszy winyl, więc z oczywistych względów jest to dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważną ze względów fanowskich, takich czysto fanowskich wydawnictwem był box P16D4. No, no. Płyta, dzięki której miałem przyjemność osobiście poznać Ralfa Wechowskiego. Mało tego, udało się go przecież namówić na zagranie koncertu pierwszego od, nie pamiętam, 20 lat. Co nie było wcale łatwe. On jest trudny chyba zawodnik. Jest bardzo konkretnym, ale niezwykle sympatycznym i ciepłym człowiekiem. Więc to było też dla mnie bardzo istotne wydawnictwo. Mm-hmm. Takie pierwsza i chyba jedyna antologia, jaka się pojawiła. Też zupełnie celowo nie chcę mówić o płytach moich przyjaciół, czy obecnych i podówczas współpracowników, jakie wydałem, a które też dla mnie są szalenie ważne. Mm. Debut Will Fail, płyta, która też stylistycznie była zupełnie niepasująca do tego, co wydawaliśmy, ale była też bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Trophies, tu się z tobą zgodzę. No, Trophies, no. Fantastyczna płyta. Bardzo miło wspominam współpracę z Tonym Buckiem przy okazji kilku wydawnictw. Wspomniany przez ciebie Close Up, który też był takim dla nas wydawnictwem, bo to było jedno z pierwszych wydawnictw z tak w cudzysłowie dużymi nazwiskami, bo tam był przecież Thomas Lenn, to był Bertrand Goget, tam był Franz Hausinger. I to była płyta, która faktycznie jakby nadała pewien impet dalszej działalności Monotype. No a przy okazji fantastyczna płyta muzycznie. No tak. Bardzo też miło wspominam współpracę z Lionel Marketing. Mm-hmm. Lionelem Marketing. Bardzo miło wspominam współpracę z Tetsuzim? Z Tetsuzim Akiyamą, który też pojawił się na kilku płytach. Zresztą jakby z nim też mnie łączy koleżeństwo. Okej, dawno żeśmy się ze sobą nie kontaktowali. On mieszkał u mnie przez kilka dni, więc mieliśmy okazję spędzić ze sobą dużo czasu, porozmawiać na temat bardzo wielu, 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 wielu ciekawych rzeczy. Wiesz, myślę, że mógłby tak wymieniać. Z każdą płytą wiąże się jakaś historia, czasem smutna, czasem mniej smutna. Niestety
kilkoro z artystów, z którymi miałem przyjemność współpracować. Właśnie tak, też o tym samym pomyślałem. Już nie żyję, co też w jakiś sposób czyni ich płyty dla mnie wyjątkowe. Mhm. Zapomniałem, jeszcze chciałem powiedzieć, że rzeczywiście To Live and Shave. To Live and Shave in LA, tak. Szalone wydawnictwo. Zdecydowanie. Właśnie trudno jest, kurde, taką, wiesz co, powiem ci, że nawet jak jestem tak super przygotowany, jak mi się wydaje, że byłem przygotowany, to jak teraz sobie przypominam, to na przykład tak Yama i Tom Carter, nie? Mhm. Znaczy to nie jest jakaś taka na przykład płyta, która tam zupełnie mnie rozrywa, ale gdybym na przykład ją sobie, ja chętnie do niej wracam. Wiesz, to jest taka rzecz, która mogłaby się po prostu ukazać wszędzie. Na tamte czasy, wiesz, taka muzyka, na przykład gdyby się ukazała w Beta Lactam Ring czy w Time Lag, no to po prostu by pół świata o tym pisało, nie? Tutaj trochę tak, kurde, jednak jesteśmy taką prowincją i to nie ma się co w ogóle oszukiwać. Trochę tak, natomiast, wiesz, Grzegorz, też spójrzmy na to w ten sposób, że w czasach, ty w dalszym ciągu wydajesz płyty, robisz to świetnie, jakby wydajesz świetne tytuły. Ja skończyłem wydawanie płyt, zawiesiłem Monotype kilka lat już temu, no ale robiłem to od 2005 roku przez bez mała kilkanaście lat. No, gdzieś tam się udało zafunkcjonować, gdzieś się tam udało, tobie się w dalszym ciągu udaje gdzieś tam stanąć, może nie tyle w szranki, bo to nigdy nie była konkurencja, ale pojawić się w miejscach, w których pojawiałem się właśnie wspomniane przez ciebie wytwórnie. Tak. No właśnie, wiesz, a jak teraz widzisz to wszystko, bo czy taki ten na przykład moment, że śmierć Petera Rayberga, no to spowodował, że wielu artystów na przykład się tak zaczęło niezależnie wydawać te płyty i do ciebie uderzają na przykład jako do takiego dystrybutora, czy to w ogóle, czy czujesz takie momenty właśnie, że ktoś odchodzi i nie wiem, pojawia się większe zainteresowanie jego muzyką albo właśnie tak jak Peter Rayberg, który osierocił bardzo wielu artystów, że nagle oni się pojawiają u ciebie jako tacy outsiderzy samodzielni. Osieroceni. Masz w ogóle dużo takich pojedynczych artystów, czy... Wiesz co, demówek, mówisz o artystach, którzy chcą wypróbować, wytłoczyć sobie płytę? Tak, wytłoczyć płytę, no. Nie, myślę, że... Znaczy okej, w miejsce mego ta przestrzeń, czy ta wyrwa, która powstała, bo jednak mówimy o naprawdę wytwórni kanonicznej, mówimy o zjawisku, nie tylko o labelu, ale mówimy o całym zjawisku, jakim było Mego i olbrzymim, przeolbrzymim wręcz wpływie na rozwój sceny awangardowej, sceny eksperymentalnej. Ci artyści pojawiają się na płytach, które wydajemy, czy które produkujemy dla innych wytwórni. Natomiast nie są to chyba w większości jakieś zupełnie nowe zjawiska. Raczej rozeszło się to po innych znajomych. A masz takie, właśnie to było moje następne pytanie. Jak dostajesz te materiały do tłoczenia, to na przykład masz coś takiego, że w ostatnich, nie wiem, dwóch latach coś cię tak totalnie zaskoczyło i to już nie jest z naszej generacji, tylko to są ludzie na przykład 20-letni? Wstyd się przyznać, ale rzadko sprawdzam. Okay. Rzadko sprawdzam. Wiesz, jeżeli mówimy o skali, załóżmy 300 produkcji miesięcznie, no tak, słusznie. To jest to nawet nie do zweryfikowania. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli rzuci mi się w oczy na przykład nowe wydawnictwo, nie wiem, Ideal czy Another Team. Czy choćby twoje, czy... To słuchasz, nie wiem, no. Tak. Bo te płyty są nawet u ciebie tutaj w biurze. Czy znajomych, znajomych z amerykańskiej sceny noise'owej, to tak, sprawdzam. Teraz nawet gdzieś mi w oczy wpadło jakieś nowe wydawnictwo Government Alpha, będę musiał to... Super, właśnie to zauważyłem, że jak dajesz jakieś reklamy Monotype'u, to są tam płyty albo Johna Wiese, albo... Tam to moje było jakieś coś takiego, chyba Friedl był, albo Ideala, to jest też fajne. To jest, myślę, że to też tak dodatkowo
podbija trochę zainteresowanie. Nie? Że jakby inne tłocznie różnie to robią, chwalą się innymi rzeczami, ale to jest taka fajna wizytówka, myślę, że nie. Ale to jest dokładnie to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że to jest w dalszym ciągu dla mnie sytuacja i dlaczego nie pracujemy z mainstreamem, bo dla nas to ciągle jest sytuacja środowiskowa. Mhm. My i ja, i mówię tutaj też za moich współpracowników, za mojego partnera, wspólnika, cały czas myślimy o sobie przede wszystkim jak o fanie, o fanach muzyki, wiesz, osoby, którym zależy na tym, żeby po prostu dobrze się działo, nie tylko dlatego, że my z tego w tej chwili żyjemy, ale przede wszystkim dlatego, że to jest nasze miejsce. Mhm. Okej, okay. Dobra. Dzięki za rozmowę. Moim gościem był Jakub Mikołajczyk. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć. Mm-hmm.